Witam wszystkich, z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić troszeczkę o projekcie Chilis. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. A więc zaczynamy. Obecnie market Cup wynosi 222 miliardy dolarów, a cena bitcoina to 8206 dolarów i jest on w tej chwili na blisko 2% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Projekt Chilis ostatnio wygrał głosowanie na moim forum na Nowy Research. Forumowicze uznali, że jest to najciekawszy projekt z największym potencjałem. Chilis w tej chwili kosztuje Około 0,5 centa i jest na blisko 9% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest to dosyć nietypowy projekt jak na mój kanał, ponieważ ten projekt w tej chwili ma miejsce 150 według Market capu, a Market cap tego projektu wynosi 20,5 miliona dolarów. Zazwyczaj zajmuję się projektami z pierwszej trzydziestki, może z pierwszej pięćdziesiątki. Ja bardzo lubię inwestować w projekty z large capu, są one dla mnie najbezpieczniejsze, aczkolwiek, tak jak wam powiedziałem, forum zdecydowało, że ten projekt ma bardzo duży potencjał, no i że warto go sprawdzić. Volum tego projektu wynosi 2,1 miliona dolarów, natomiast circulating supply, czyli ilość sztuk, która w tej chwili jest w obiegu, to 3 miliardy 604 miliony, a total supply, czyli maksymalna ilość, jaka kiedykolwiek pojawi się w obiegu, to 8 miliardów 888 milionów sztuk. Warto tutaj zauważyć, że w tej chwili w obiegu mamy około 40% wszystkich tokenów. Także istnieje szansa, że prędzej czy później pojawi ich się 2,5 razy więcej. Tak mniej więcej prezentuje się wykres tego projektu. Możemy na nim zobaczyć, że cena tego projektu od początku od wejścia na giełdę cały czas spadała, aż do początku października tego roku. No i od tego czasu stopniowo rośnie. Gdy na CoinMarketCapie wejdziemy sobie w zakładkę Markets, to możemy zobaczyć, że projekt Chilis możemy kupić na takich giełdach jak Bilaxy, Binance, BitMax, Binance Dex, KuCoin oraz IDEX. Dzisiaj największe volume pokazuje giełda Bilaxy, aczkolwiek nie wiem czy to nie jest sfejkowane volume. Ja osobiście kupowałbym ten projekt na Binance, po pierwsze dlatego, że jest to sprawdzona giełda, a po drugie dlatego, że kupując ten projekt na Binance kupujemy od razu token BEP2, o czym będę mówił w dalszej części tego filmu. Projekt Chili's miał swoje ATH na poziomie 2,2 centa i w tej chwili jest mniej więcej 81% w dół od swojego szczytu cenowego. To oznacza, że Chilis musiałby urosnąć od obecnej ceny czterokrotnie, aby osiągnąć ponownie swoje ATH. Gdy wejdziemy sobie na Coingeco, to możemy zobaczyć, że projekt ten śledzi w tej chwili około 12 tysięcy ludzi na Twitterze i około 7-8 tysięcy ludzi na Telegramie, więc jest to bardzo, bardzo mało, aczkolwiek jest to projekt z dalekiego market capu, który dodatkowo do tego jest nowy. No dobrze, a więc czym jest Chilis? Chilis to cyfrowa waluta napędzająca platformy sportowe, esportowe i rozrywkowe, a także oficjalna kryptowaluta napędzająca platformę socios.com, służącą do e-votingu, czyli cyfrowego głosowania. Umożliwia ona fanom sportu i esportu zarządzanie ulubionymi drużynami, grami, ligami i wydarzeniami. Chilis stara się stworzyć kontrolowany przez fanów esportowy ekosystem. I tak jak wspomniałem przed chwilą, Chilis. To token zasilający platformę socjos.com. Socios natomiast jest pierwszą na świecie skalowalną platformą służącą do głosowań za pomocą tokenów opartych o technologię blockchain. Także Chili's zasila i współpracuje z Socios, a są to stokenizowane platformy do głosowania oparte o technologię blockchain, które umożliwiają fanom zarządzanie organizacjami sportowymi i e-sportowymi. Fani Dzięki temu projektowi, a dokładnie dzięki tym projektom, mogą demokratycznie kontrolować zespoły, które wspierają. Jest to po prostu ekosystem kryptowalutowy stworzony, by dać dodatkową rozrywkę oraz moc decyzyjną fanom różnych sportów. Dzięki niemu fani mogą zarządzać sportowcami, drużynami, ogólnie wydarzeniami sportowymi, a o tym, w jaki sposób zespół Chili's chce to osiągnąć opowiem za chwilę. ICO tego projektu, mam tu na myśli Chilis, niby rozpoczęło się 1 czerwca 2018, a zakończyło 9 czerwca tego samego roku, ale jest to nieprawda. Tak naprawdę, ICO tego projektu rozpoczęło się już w kwietniu 2018 i trwało 3 miesiące i był to tylko i wyłącznie private cell. Sam CEO Chilis nazywa to nie private cell, a private placement. Hardcap projektu. Był ustawiony na 66 milionów dolarów, czyli była to suma, którą chciał zebrać zespół. Mam dla Was taką ciekawostkę, ponieważ zespołowi Chili's zajęło 3 miesiące zebranie 30 milionów dolarów, czyli powiedzmy mniej więcej połowy hardcapu. Następnie weszli oni we współpracę z Binance'em i gdy to ogłosili, zebrali pozostałe 30 milionów dolarów w 3 dni. I tu, już na samym początku ważna informacja, gdyż w początkowej fazie rozwoju w ten projekt zainwestował Binance. Ale to nie wszystko, bo w ten projekt zainwestowało o wiele więcej ciekawych firm i ludzi, na przykład FBG Capital, OK Blockchain Capital, ale o tym powiem za chwilę. Tak naprawdę głównymi inwestorami są osoby z Azji, a zwłaszcza Japonii. Swoją drogą CEO projektu twierdzi, że przez to, iż zbiórka trwała tak długo, a zbierali oni pieniądze w kryptowalutach, tak naprawdę nie mają tych 66 milionów dolarów, ponieważ wartość krypto przez te 3 miesiące także spadła. Podczas tej prywatnej sprzedaży Ponieważ nie można tego raczej nazwać ICO, gdyż normalni inwestorzy z ulicy nie mogli brać w nim udziału. Podczas tego private placementu, prywatnej sprzedaży, dostępne było 3 miliardy 66 milionów mniej więcej 66 milionów sztuk, czyli około 34,5% wszystkich tokenów. Moim zdaniem jest to bardzo mały procent i w sprzedaży mogłoby być dostępne więcej tokenów. Ja osobiście wolę projekty, które sprzedają większą część tokenów, większą część z max supply, aczkolwiek w przypadku tego projektu trzeba wziąć pod uwagę to, że był to private placement, private sale, no i twórcy raczej nie rzucili się na pieniądze, ponieważ gdyby chcieli faktycznie zebrać pieniądze, no to zrobiliby otwartą sprzedaż, normalne ICO. Oni szukali konkretnych inwestorów. Takich jak na przykład Binance. Tak mniej więcej wygląda tokenomia tego projektu. No i tak jak powiedziałem, 34,5% tokenów zostało. Sprzedane w private placement, w sprzedaży to akurat jest napisane 35%. 20% to jest user base reserve, czyli rezerwa dla nowych klientów, którzy będą mogli kupować token Chili's po uruchomieniu aplikacji mobilnej, o czym za chwileczkę powiem. Następnie mamy marketing, 15%, strategiczne operacje, partnerstwa i tak dalej. Kolejne 15%. Początkowi inwestorzy. Tak naprawdę to nie powinno się nazywać początkowi inwestorzy, a ludzie, którzy otworzyli, zapoczątkowali całkowicie ten projekt. Następnie mamy zespół, który wziął sobie 5% oraz doradcy 3%. Więc koniec końców, tak naprawdę wygląda to, że Zespół wziął sobie około 45% wszystkich tokenów, z których część będzie wydawał na różne operacje, pozyskiwanie nowych partnerów, na marketing itd., itd. a 55% będzie dostępne dla inwestorów. Sam token Chilis początkowo był tokenem ERC20. Został on stworzony na Ethereum, ale teraz mamy także wersję opartą o Binance Chain, czyli BEP2. Dodatkowo projekt Chilis. Jest członkiem Enterprise Ethereum Alliance. Tak jak wspomniałem na początku, Chili's jest to token, który będzie używany w wielu platformach sportowych i esportowych, innymi w platformie socjos.com, która to pomaga głosować fanom zespołów sportowych i podejmować decyzje dotyczące tych zespołów. Sama firma ma siedzibę na Malcie, a główne biuro znajduje się w mieście Gzira. W tym ekosystemie występować będą dwa typy tokenów. Jeden to Chili's, który w tej chwili omawiamy, a drugi typ to voices, po polsku głosy, czyli po prostu tokeny fanów konkretnego zespołu. Token Chili's jest głównym tokenem, za pomocą którego można kupować tokeny różnych zespołów. Nazywa się to voice mechanism, czyli po polsku mechanizm głosowań. Fani konkretnych drużyn będą mogli za pomocą tokena Chili's zdobyć tak zwane głosy posiadacze głosów, czyli tokenów konkretnych zespołów, będą mogli regularnie głosować i podejmować decyzje związane z drużynami, jakie wspierają. Oczywiście fani nie będą decydować o tym, jak ma na przykład wyglądać skład na mecz naszej drużyny, czy też o tym, kto ma być trenerem, choć to nie jest wykluczone, ale będą to raczej głosowania dające fanom dodatkową rozrywkę. Załóżmy, że jesteśmy fanem piłki nożnej i posiadamy token zespołu Juventus Turyn. Posiadacze takiego tokenu, fan tokenu, czy też voice tokenu, ponieważ mają one dwie nazwy, będą mogli decydować np. o tym, jaki kolor mają mieć koszulki Juventusu, który zawodnik powinien być na następnym live, by można było zadać mu jakieś pytania, kto powinien wygrać nagrodę fanów na najlepszego zawodnika. Do jakiego miasta zespół powinien się udać, by spotkać się z fanami? W jaki sposób nasz ulubiony zawodnik powinien się cieszyć, gdy strzeli gola? Czy powinien skakać, klaskać, czy zrobić może jakiś ślisk? Czy też jakim, z jakim zespołem powinniśmy zagrać mecz towarzyski? Twórcy Chilis i Socios nazywają się Blockchain of Sports lub też Binance of Sports. Podobnie jak Binance w sumie działają. Mają własny launchpad, na którym są organizowane tzw. Fun Token Offerings, czyli w skrócie FTO. Tak samo jak Binance posiada swoje BNB, czyli Binance Coin, za pomocą którego możemy kupić różne projekty na giełdzie lub też podczas IEO, tak samo Socios posiada swój token Chilis, za pomocą którego będziemy mogli kupować tokeny ulubionych drużyn podczas tzw. FTO, czyli Fun Token Offerings. Voice mechanizm będzie posiadać także Voice Marketplace czy też Fan Marketplace, ponieważ różnie jest on nazywany, gdzie użytkownicy będą mogli sprzedawać, kupować prawo głosu w różnych drożynach. Oczywiście wszelka sprzedaż tokenów lub też wymiana będzie odbywać się za pomocą tokena Chilis. Dzięki temu zastosowanie Chilis rośnie. Dla przykładu jeżeli chcemy sprzedać na przykład token AS Roma, to możemy to zrobić na marketplace tylko za tokeny Chilis. Gdy chcemy zamienić na przykład token West Ham na token Juventusu, to też nie możemy tego zrobić bezpośrednio. Zamiana musi nastąpić za pomocą tokena Chilis. Najpierw sprzedajemy token West Ham za Chilis, a następnie za Chilis kupujemy token Juventusu. Sama firma chce pobierać prowizję od wymiany lub sprzedaży fantokenów i w ten sposób zarabiać. Vault tokeny, czy też fantokeny, mają być tokenami ERC20, przynajmniej takie było początkowe założenie. Natomiast po rozpoczęciu silnej współpracy z Binance istnieje szansa, że będą to także tokeny BEP-2. Zapewne część osób zastanawia się, dlaczego mówię o Juventusie, West Ham, czy też AS Roma. Wspominam akurat o tych zespołach, ponieważ one już współpracują z Socios oraz Chilis. Projekt ten ma konkretnych partnerów i nie jest pomysłem wysanym z palca, na który zbierane są pieniądze. Z Kamem raczej też nie jest, gdyż już działa i współpracuje ze znanymi zespołami. Dla przykładu, Chilis współpracuje już z drużyną piłkarską AS Roma. To jest oficjalna strona zespołu AS Roma, gdzie informują swoich fanów o tym, iż rozpoczęli współpracę z Chilis oraz Socjos. Chilis oraz Socjos rozpoczęli współpracę także z zespołem piłkarskim Atletico Madrid. A to oficjalna strona zespołu Atletico de Madrid, która reklamuje właśnie Socjos oraz Chilis. Z Chilis oraz Socjos współpracuje także klub piłkarski PSG. A to oficjalny komunikat PSG, a na zdjęciu możemy zobaczyć CEO projektu Chilis oraz Socjos, pana Aleksandra Dreyfusa. Socjos i Chilis współpracują także z tureckim zespołem Galatasaray, a to oficjalna informacja o tym, że Galatasaray rozpoczyna współpracę z Socios na oficjalnej stronie zespołu. Współpracę z Chilis oraz Socjos rozpoczął także zespół West Ham. No i na koniec wspominany przeze mnie wielokrotnie Juventus Turyn, a to ich oficjalny komunikat do fanów zespołu. Najciekawsze jest to, że piłkarze Juventusu sami nagrali reklamę Chilis, pokazującą głosowanie dotyczące tego, w jaki sposób zawodnik ma cieszyć się postrzelonym golu. No, aspetta, fai così che funziona. Ma che fai questa che funziona? Mm, ragazzi non so. Tu che dici mille? Ma oh, guarda Luca, io non lo so, io faccio così. Ok, ho capito, lo chiede uno Stefano.

Myślę, że największym problemem Socios było przekonanie pierwszego znanego zespołu piłkarskiego, by rozpoczął współpracę z blockchainowym projektem. No, może pierwszych paru, ale moim zdaniem im więcej zespołów będzie współpracować z Socios, tym więcej zespołów będzie chciało taką współpracę rozpocząć. Po prostu przekonanie siódmego zespołu będzie moim zdaniem łatwiejsze, gdy wspomni się, że sześć innych znanych zespołów już taką współpracę rozpoczęło. Dużo tak naprawdę zależy od mody. Im więcej zespołów będzie to wprowadzać, tym więcej zespołów będzie chciało takie rozwiązanie. W tej chwili rozmowy prowadzone są z kilkunastoma zespołami piłkarskimi i do końca tego roku mają dojść jeszcze dwa, trzy nowe zespoły. Wydaje mi się, że kluby mogą być zainteresowane Socios oraz chilis i nie będzie ich trzeba specjalnie do tego przekonywać, gdyż po pierwsze, dzięki temu rozwiązaniu mogą zarobić więcej pieniędzy na fanach, po drugie, fani mogą podjąć interakcje z zespołami. Dla właścicieli zespołów jest to po prostu dodatkowy sposób na zmonetyzowanie fanów, ale jednocześnie nadanie im dodatkowej rozrywki oraz szansę na zaangażowanie w pewne decyzje dotyczące wspieranego zespołu. Trzeba też przyznać, że Socios zaczęło z grubej rury. Socios i Chilis współpracują już aż trzy drużyny z pierwszej dziesiątki według rankingu UEFA. Z Chilis współpracuje Atletico de Madrid, który jest czwarty według rankingu UEFA. Juventus Turyn oraz Paris Saint Germain. Sam zespół Juventus Turyn ma w tej chwili około 180 milionów fanów na całym świecie, a na samych mediach społecznościowych śledzi ich około 60 milionów ludzi. Tylko i wyłącznie na Twitterze mają 7,5 miliona ludzi. Z samym marketingiem projektu też nie powinno być problemów, gdyż to zespoły piłkarskie będą reklamować aplikację Socios oraz kryptowalutę Chilis wśród milionów swoich fanów. Celem Socios i Chilis jest wprowadzenie minimum 50 zespołów futbolowych, piłkarskich do świata e-votingu opartego na blockchainie. Następnie zamierzają zająć się innymi dyscyplinami sportowymi. Nie chcą oni ograniczać się tylko do piłki nożnej, a raczej wykorzystać ją do marketingu, gdyż piłką nożną interesuje się bardzo dużo ludzi. Myślę, że 50 zespołów piłkarskich to mocna baza, która będzie już powodować to, że inne zespoły z chęcią będą dochodzić same. Być może fani sami o to będą prosić, widząc, iż inne zespoły zapewniają dodatkową rozrywkę i interakcję. Potencjał tego projektu moim zdaniem jest ogromny, gdy weźmiemy pod uwagę to, iż projekt będzie rozwijać się także na inne sporty. Sam CEO tego projektu mówi, że na rynek USA chcą wejść za pomocą koszykówki poprzez NBA, ponieważ Amerykanie mają gdzieś piłkę nożną. Tak jak wspomniałem wcześniej, Socios będzie organizować tak zwane FTO, Fan Token Offerings, gdzie za token chilis będziemy mogli nabyć tokeny naszych ulubionych zespołów. Podczas FTO zazwyczaj w sprzedaży będzie około 30% wszystkich stworzonych tokenów. Z tej sprzedaży pieniądze idą w znacznej części do właścicieli drużyny sportowej. Firma Socios bierze tylko nieznaczny procent. Pozostałe tokeny, czyli te 70% mogą być dosprzedawane lub airdropowane. Jeżeli będą dosprzedawane, to wszystkie pieniądze idą do właścicieli drużyny sportowej, a jeżeli będą airdropowane, no to oczywiście nikt nie zarabia, natomiast fani dostają je za darmo. Wartość tokenów różnych drużyn może być inna. I to właściciele tych drużyn będą ją ustalać. West Ham na przykład będzie kosztować 1 funt za jeden token, natomiast AS Roma to już 2 euro. Tak samo token Atletico ma kosztować 2 euro. Natomiast nie ma to większego znaczenia, gdyż te fan tokeny czy też voice tokeny nie mają funkcji inwestycyjnej. Funkcję inwestycyjną ma token Chilis, gdyż to za jego pomocą wszystko będzie się odbywać. Plusem jest to, że to zespoły będą zajmować się promocją swoich tokenów, a więc Chilis ma darmową reklamę wśród milionów fanów sportu. Żeby ten film nie wyglądał tak kolorowo, to warto też wspomnieć o pewnych minusach, które napotkałem podczas robienia researchu. Sam pomysł oraz współpraca z największymi klubami piłkarskimi to nie wszystko. Najważniejsi są tutaj klienci czyli fani różnych sportów. Bez fanów chętnych do używania tej platformy, projekt nie ma szansy się rozwijać. Niestety, nie wszyscy fani są tym pomysłem zachwyceni. Fani West Ham nie są w ogóle zadowoleni, że będą musieli płacić za możliwość głosowania. Twierdzą oni, że jest to dodatkowy sposób na zarobienie na nich i że takie głosowania powinny być za darmo. Socjos i projekt Chilis skrytykował m.in. youtube'owy kanał West Ham Fan TV, który subskrybuje ponad 46 tysięcy osób. Fani West Ham zmawiają się i chcą bojkotować projekt, a w komentarzach zapewniają się nawzajem, że żaden z nich nie kupi tokenów West Ham. Takich filmów nagranych przez fanów West Ham znalazłem więcej, i oczywiście linki do nich znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. I dla przykładu, w tym filmie w siódmej minucie mówią o Socjos i o tym, że ten pomysł w ogóle im się nie podoba. Co prawda, kanał ten śledzi 46 tysięcy osób, natomiast film wyświetliło tylko 6 tysięcy fanów tego zespołu. Tutaj mamy kolejny film o Socjos, gdzie fani go e, krytykują ten cały pomysł evolutingu. Ten kanał śledzi 2,7 tysiąca osób, 2700 osób, natomiast film ten ma tylko 680 wyświetleń. Dodatkowe zarzuty, jakie padają pod adresem socjos, to to, że fani z większą ilością pieniędzy będą mieli ważniejszy głos niż biedni fani. Według nich nie ma tutaj demokracji, ponieważ zakładając, że token będzie kosztować 1 funt, bogaty fan może kupić sobie na przykład 10 tysięcy takich tokenów i mieć większe prawo głosu niż 99 fanów, którzy wydali na tokeny po 100 funtów każdy. Kolejnym zarzutem jest to, że głosując tracimy nasz głos i znowu musimy płacić za tokeny, by mieć prawo głosu w innym głosowaniu. Fani West Ham zadają także pytania. Co jeżeli fani innych drużyn, ich przeciwnicy, będą kupować ich token po to, aby jakoś złośliwie głosować i mieszać w ich głosowaniach? Nie będę ukrywać, że gdy robiłem research, te filmy lekko zniechęciły mnie do projektu. Natomiast robiąc dalej research, okazało się, że te zarzuty fanów West Ham wynikają z braku wiedzy, a dodatkowo zespół Socios i Chilis chce zastosować pewne triki marketingowe, by przekonać fanów do projektu. Na szczęście podczas robienia researchu udało mi się znaleźć wywiad z CEO Chili's oraz Socios z panem Aleksandrem Dreyfusem, w którym to został zapytany o te wszystkie zarzuty fanów West Ham. Na początek warto zaznaczyć, że firma liczy, że tylko 1 do 3% fanów stanie się posiadaczami tokenów. Na pewno nie liczą oni na to, że wszyscy będą chcieli korzystać z ich projektu. Moim zdaniem 1 do 3% fanów zwyczajnie statystycznie zainteresuje się projektem. Biorąc pod uwagę to, że sam Juventus Turyn ma około 180 milionów fanów na całym świecie, to te 1 do 3% daje nam od 1,8 miliona osób do 5,5 milionów użytkowników tokena i to tylko i wyłącznie z jednego klubu. Nawet zakładając, że nie wszyscy z tych 180 milionów fanów muszą potrafić używać internet. I na przykład weźmiemy pod uwagę tylko tych fanów, którzy śledzą Juventus Turyn na Twitterze. A przypominam, że jest ich 7,5 miliona. To daje nam kilkaset tysięcy użytkowników, zakładając, że tylko 1 do 3% zainteresuje się tym projektem. Gdy pomnożymy to przez ilość klubów, daje nam to miliony ludzi, którzy będą używać token Chilis po to, aby kupować, sprzedawać lub zamieniać fantokeny. A gdy to pomnożymy przez ilość różnych sportów, potencjał tego projektu tak naprawdę jest ogromny. Wydaje mi się, że nawet gdy fani West Ham się zmówią, by nie kupować ich Fantokena, to zawsze znajdzie się ten 1 do 3% fanów, którzy i tak go kupią. Jednym z zarzutów było to, że bogaci fani będą mieli większą moc decyzyjną niż fani biedni. Jest to także rozwiązane, gdyż w głosowaniach będą istniały hardcapy. Dla przykładu, maksymalna moc decyzyjna to będzie 50 voices, czyli fani posiadający nawet 10 tysięcy tokenów będą mieli tylko 50 voices, czyli 50 głosów. Biorąc pod uwagę to, że taki token zespołu kosztuje 1 euro, 2 euro, 1 funt, Raczej będzie stać większość fanów, by posiadać 50 tokenów swojego zespołu. Oczywiście tych tokenów można posiadać mniej, ale 50 to jest maksymalna moc decyzyjna. Natomiast posiadacze większych ilości tokenów będą wynagradzani w inny sposób i to już jest kwestia zespołów. Mogą oni dostawać bilety VIP, zniżki, brać udział w różnych konkursach i mieć różnego rodzaju benefity. Ale to już zależy od władz klubów, jaką rozrywkę chcą zapewnić fanom. Kolejnym zarzutem fanów West Ham było to, że będą oni musieli ciągle płacić, by mieć prawo głosu, ponieważ po zagłosowaniu tokeny znikają, a jest to nieprawda. Głosując, nie tracimy tokena. Pieniądze na tokeny wydajemy tylko raz. Ogranicza to zastosowanie tokena Chilis, a może raczej nie zastosowanie, a volume, jakie na nim będzie, ale jednocześnie jest to uczciwe rozwiązanie, by nie naciągać zbytnio fanów. Plusem jest to, że do projektu będą dochodzić kolejne drużyny i sporty, a więc możemy mieć dwa tokeny futbolowe, jeden koszykarski, a także naszej ulubionej, powiedzmy drużyny siatkarskiej i we wszystkich głosowaniach brać udział. Kolejnym zarzutem było to, że fani innych drużyn mogą kupować nasze tokeny, by po złości brać udział w naszych głosowaniach i na przykład wybrać różowe stroje do naszej drużyny. To akurat jest prawda. Ale nas, inwestorów, powinno to cieszyć, gdyż zwiększy to wolumen na tokenie Chili's i nie będzie ograniczać fanów sportowych do posiadania tylko tokenów drużyn, które wspierają. Według twórcy, fani także chcą by ich doceniać i skupić na nich uwagę, dlatego będzie także wprowadzony ranking fanów. Na koniec firma ma zamiar rozdać także darmowe tokeny posiadaczom biletów sezonowych, przez co zachęci część fanów do zabawy. W ten sposób Najwięksi fani dostaną voices za darmo, a może nie za darmo, a w ramach zakupu biletu sezonowego. CEO projektu wierzy w to, że to sprawi, iż inni fani mogą stać się zazdrośni, że oni nie mają prawa głosu i także kupią tokeny za kilka lub kilkanaście euro, by móc głosować i brać udział w zabawie. Danie za darmo tokenów największym fanom, moim zdaniem, jest świetnym pomysłem i może sprawić, że ta cała zmowa fanów West Ham, by nie używać projektu, nie wypali. Jak najbardziej uważam, że te 1-3% fanów może bez problemu używać ten projekt, a są to miliony ludzi, biorąc pod uwagę tylko te 6 drużyn piłkarskich, które już współpracują z Chili's oraz Socjos. Biorąc pod uwagę to, że tych drużyn ma być o wiele więcej, a do tego dojdą inne sporty, projekt ten ma ogromny potencjał i teoretycznie może w niedalekiej przyszłości używać go setki milionów ludzi, z czego wszelka wymiana będzie odbywać się za pomocą Tekana Chilis. Mam dla Was też taką ciekawostkę, ponieważ Socjos wspiera także mniejsze kluby i stroje od Socjos trafiły także do młodych polskich piłkarzy. Dodatkowo Socios wypuszcza tak zwany Token Hunt. Będzie to gra na zasadzie Pokémon Go, gdzie będziemy mogli chodzić po ulicach miast i zbierać fantokeny różnych drużyn. Token Hunt ma ruszyć dosłownie na dniach, pod koniec października i będzie to tak zwane pierwsze wydanie. W ten sposób Chilis i Socjos chcą przyciągnąć jak największą ilość fanów na platformę. Dodatkowym plusem jest to, że będą oni mogli zdobyć tokeny nie wydając pieniędzy. Co ciekawe, zdobyte tokeny w Token Hunt trzeba trzymać minimum 90 dni. Dopiero po takim czasie możemy sprzedać token za Chilis. Czyli na przykład jeżeli znajdziemy token drużyny, której nie lubimy, to i tak będziemy musieli go trzymać 90 dni, i dopiero po tym czasie będziemy mogli zamienić ten token za Chilis na token drużyny, którą wspieramy. W drugim wydaniu, pod koniec listopada, ma ruszyć możliwość zakupu Chilis bezpośrednio w aplikacji za Fiat, czyli za normalne pieniądze fiducjarne. Firma Socjos ma wszelkie uprawnienia do tego, by być giełdą kryptowalutową operującą fiatem, a sam CEO projektu ma duże kontakty w rządzie maltańskim, ale o tym za chwilę. Dzięki takiemu rozwiązaniu, fani będą mogli zakupić swoje chilis bezpośrednio za fiat w aplikacji Socios i brać udział w pierwszych FTO. Socios natomiast będzie sprzedawać chilis, które będzie skupować bezpośrednio z giełdy od nas. Dzięki takiemu rozwiązaniu fani sportów piłki nożnej nie muszą wcale znać się na kryptowalutach, na technologii blockchain, nie muszą zalogować się na Binance'a, zakładać kont i tak dalej. Po prostu ściągną oni aplikację Socios na swój telefon, połączą ją z kartą debetową i będą mogli kupować tokeny Chilis, które tak naprawdę będą kupować od nas z giełdy. Swoją drogą pierwszym FTO będzie FTO zespołu Juventus. Następnie w pierwszym kwartale 2020 ruszą FTO pozostałych zespołów, które weszły we współpracę z Socios, a gdy ich FTO się zakończą, to zostanie uruchomiony marketplace do wymiany i sprzedaży tokenów. Plusem dla inwestorów jest to, że jeszcze oficjalna sprzedaż Chilis na platformie nie ruszyła, jak i całe zapotrzebowanie na token. Teoretycznie dzisiaj inwestor ma szansę zakupić token Chilis na Binance przed milionami fanów sportu i przed wzrostem zapotrzebowania na token. Firma rozważa także wprowadzenie platformy bettingowej, czyli zakładów, gdzie będzie można obstawiać wyniki wydarzeń sportowych za Chilis, co zwiększy po prostu jego użyteczność. Projekt ten, za swój ogromny potencjał, został doceniony i w 2018 roku na Malta Blockchain Award Chilis zdobyło nagrodę ICO of the Year, czyli ICO roku. Jak już wracamy do tematu ICO, to tak jak wspomniałem wcześniej, samo Binance zainwestowało w ICO Chilis, ale to nie wszystko. Giełda OKX także zainwestowała w Chili's. Natomiast warto zauważyć, że projekt Chili's nie znajduje się na giełdzie OKX, więc istnieje tutaj bardzo duży potencjał, bardzo duże prawdopodobieństwo wejścia na OKX. No raczej mało prawdopodobne jest to, że OKX, który zainwestował w Chili's, nie umieści go na swojej giełdzie. Co do samych giełd, to co chwilę Chili's gdzieś jest dodawane. 16 lipca projekt wszedł na KuCoin. 6 września BitQuiz dodało Chilis. Ostatnio także został dodany do giełdy Binance. Tutaj mamy oficjalny komunikat Binance'a. Moje forum w sumie zagrało pod to wydarzenie i na szczęście udało nam się wyłapać ten projekt miesiąc przed wejściem na Binance. Tak się składa, że z moim forum współpracują także ludzie tworzący Coin Paprika, którzy to jeżdżą po świecie po różnych konferencjach i dowiadują się różnych ciekawych rzeczy. W sumie możecie sobie zatrzymać w tej chwili film i przeczytać ten wpis dewelopera Coin Papryki na moim forum. Ta informacja została upubliczniona na forum 8 sierpnia 2019 o godzinie 17.13. Na wykresie Chilis jest to mniej więcej gdzieś tutaj. No, i niecały miesiąc później, bez dwóch dni, dowiedzieliśmy się o tym, że Chili's wchodzi na Binance, a jego cena wystrzeliła. Gdy ktoś kupił Chili's na tym poziomie, nie uśredniając ceny, w niecały miesiąc zrobił około 39-40%, im później kupowali. Inwestorzy Chilies, tym lepiej dla nich maksymalny zysk był na poziomie około 70%, kupując tuż przed tą informacją. I tak też wpadł dalszy pomysł, by zrobić research tego projektu, skoro ma on takie kontakty, czego wynikiem jest właśnie ten film. Samo Binance nie tylko zainwestowało w Chili's i wprowadziło je na swoją giełdę, ale także wprowadziło token Chili's na swój własny łańcuch, dzięki czemu powstał Chili's BEP2 oparty o Binance Chain. Musicie wiedzieć o tym, że początkowo token Chilis był tokenem ERC20, a więc kupując go na przykład na KuCoinie, kupujecie token ERC20. I gdy będziecie chcieli go przelać na Binance, to wysyłacie go na adres Ethereum, tak jak każdy inny token ERC20. Oczywiście możecie go też trzymać na portfelach wspierających tokeny ERC20. Natomiast, jeżeli kupicie Chilis na Binance, to otrzymacie token BEP2. Ciekawostką jest też to, że gdy prześlecie na Binance, czyli z ERC20, a następnie będziecie chcieli je wypłacić, to wypłacicie token BEP2. Nie ma możliwości, by wypłacić ERC20 z Binance. Binance automatycznie zamienia go na ich token. Ma to oczywiście swoje plusy, gdyż cały projekt nie opiera się tylko i wyłącznie na skalowalności i powodzeniu Ethereum. Oczywiście pod tym filmem w miejscu na opis zostawię wam także linki do eksploratorów, czyli do Etherscan oraz Binance'owskiego Explorera. A tak to na nim w tej chwili wygląda. Jeżeli ktoś kupił już jakiś czas temu Chilis, to artykuł dotyczący słopu z EEC20 na BEP2 także znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis, aczkolwiek tego słopu nie trzeba robić. W skład ekosystemu Chilis oraz Socios wchodzi także kolejny projekt o nazwie GPL. Chili's także jest tokenem GPL i go zasila, co oznacza, że wszelkie transakcje na GPL także odbywają się za pomocą tokenu Chili's, co daje nam dodatkowe zastosowanie. GPL to skrót od Global Player League. GPL jest kontrolowaną przez fanów globalną, skalowalną ligą esportową. Jest ona typowo stworzona dla współczesnych graczy i społeczności esportowych. No i tak jak powiedziałem, obsługiwana jest przez token Chili's. Fani używają tokenów Chilis, aby zdobywać głosy w kwestiach dotyczących e-sportowych drużyn, które wspierają. Działa to dokładnie tak samo, jak w przypadku drużyn piłkarskich. W tym wypadku akurat można wspierać e-sport, czyli graczy. Na początek GPL chce zająć się pokerem, grą CS:GO. Kolejną grą, którą chcą się zająć, jest PUBG. Jest to Player Unknown Battlegrounds. Dodatkowo mamy tutaj Rocket League, Fortnite oraz LOL. Czyli League of Legends. Rynek esportu śledzi już ponad 380 milionów fanów na całym świecie, a oczekuje się, że do końca 2021 roku będzie ich już ponad 550 milionów. Jest to bardzo dynamicznie rozwijający się rynek. Warto byście wiedzieli o tym, że GPL wcześniej był skrótem od Global Poker League, a nie Global Player League. GPL był wcześniejszym projektem CEO i miał zajmować się tylko pokerem, ale to nie wszystko. GPL, gdy zajmowało się pokerem, już raz prawie upadło i zostało wsparte lub też wykupione przez PokerStars. Wokół GPL było bardzo głośno. Panował w środowisku pokerowym ogromny hype, po czym cały projekt okazał się klapą. Pokerzyści narzekali, że pomysł był za bardzo odjechany. Wszystko było wirtualne, grało się na tablecie i to na stojąco. Na tym zdjęciu możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało. Był taki wielki cube, czyli sześcian, w którym byli pokerzyści, i na stojąco grali oni na tabletach w pokera. Link do filmu z takiej rozgrywki zostawię wam pod tym researchem w miejscu na opis. No ale tak to mniej więcej wyglądało. Był taki sześcian nazywany Cube, było dwóch pokerzystów, którzy stojąco na tabletach grali w pokera. Mi osobiście taka rozgrywka bardziej przypomina program Najsłabsze Ogniwo niż pokera. Podobno samo przetransportowanie tego Cube, sześcianu, w którym grają zawodnicy według CEO Aleksandra Dreyfusa kosztowało pół miliona dolarów. Gdzieś na forach pokerowych podczas robienia tego researchu znalazłem wpisy pokerzystów, którzy śmiali się, że chyba ten cube jest transportowany na jakiejś złotej ciężarówce. Koniec końców, pod koniec 2018 roku Global Poker League zawiesiło działalność i powstało Global Player League oraz nowy projekt Aleksandra Dreyfusa, czyli Socios i Chilis, który chce opierać się ogólnie na sporcie i e-sporcie, a nie tylko samym pokerze. Poza GPL, Socios i Chili's CEO postanowił na Malcie, gdzie znajduje się biuro, stworzyć tzw. blockchain campus. Campus to budynek mniej więcej 2000 m2, gdzie startupy i firmy blockchainowe mogą podnajmować biura i biurka. Tak się składa, że w tym kampusie miał okazję przebywać jeden z ambasadorów mojego forum, który jest także deweloperem Coin Papryki. No i stąd też dowiedzieliśmy się, że Binance wynajmuje od Chili's biura. A od tej informacji raczej jest niedaleka droga do tego, by dojść, że prawdopodobnie niedługo w takim razie Chili's pojawi się na Binance. Oczywiście giełda OKX także podnajmuje u nich biura. Crypto.com ma u nich biura. Znalazło się tam także i biurko dla Trona, a to jest zdjęcie właśnie CEO e, Socios oraz Chilis z Justinem Sanem właśnie w Blockchain Campusie. Podczas robienia researchu dowiedziałem się także, że Dreyfus, CEO e, Chilis, jest kolegą CZ, właściciela giełdy Binance, a to ich wspólne zdjęcia. Ale to nie wszystko. CEO ma także duże kontakty z rządem maltańskim, a na otwarciu blockchain kampusu był sam premier Malty. Poza kontaktami w rządzie maltańskim, Crypto.com, OKX, Binance'em, znajomością z cz w projekt Chilis podczas ICO zainwestował Playtech, największy na świecie dostawca e-gamingu. W projekt Chili's zainwestował także miliarder francuskiego pochodzenia Xavier Niel, który jest właścicielem ogromnych firm telekomunikacyjnych. Reklamę Socjos można już oglądać podczas meczy piłkarskich drużyn, które współpracują z tym projektem. Na przykład to jest mecz PSG. No i możecie zobaczyć, że tutaj mamy wszędzie reklamy Socjos. Nawet gdzieś tutaj możemy zobaczyć kolejną reklamę. Socios. Także podczas meczy Juventusu, PSG, Atletico itd., itd. będą już widoczne te reklamy. Tutaj na przykład mamy reklamę Socios podczas meczu Juventusu. Trzeba też pamiętać, że jesteśmy przed uruchomieniem aplikacji i przed pierwszymi FTO, a firma ma już tak duży marketing. CEO projektu, jak już wspominałem wielokrotnie wcześniej, jest Aleksander Dreyfus. Aleksander Dreyfus ma niby 22-letnie doświadczenie w prowadzeniu firm, z tym, że musicie wiedzieć, iż część jego firm upadła, a większość sprzedał po krótkim rozwoju. W sumie CEO sam też tego nie ukrywa i otwarcie w wywiadach mówi o swoich sukcesach, jak i porażkach. Dreyfus swoją pierwszą firmę internetową otworzył w 1995 roku. W 2006 roku na przykład otworzył firmę dosyć znaną w świecie pokera Chili Poker, którą sprzedał następnie w 2012 roku. Co ciekawe, w jednym z wywiadów Dreyfus przyznał, że był przeciwnikiem kryptowalut aż do 2017 roku. Sam zespół tworzący projekt raczej nie ma dużego doświadczenia w blockchainie. Znaczna większość pracowników pochodzi z firm, które nic z blockchainem wcześniej nie robiły. I to jest lekki minus, ale znowu z drugiej strony oni nie tworzą nowego projektu blockchainowego. Nie kodują oni nowego łańcucha. Jedynie używają tokenów opartych o łańcuch Ethereum lub też Binance, a do tego raczej doświadczenia blockchainowego nie trzeba mieć. Projekt ten jest raczej z pogranicza blockchaina i w sumie nie musi go używać. Blockchain jest w tym wypadku zastosowany typowo dla transparentności przy głosowaniach i by fani mieli pewność, że nikt z powietrza nie stworzy sobie więcej chilis. Zespół ten Posiada także bardzo doświadczonych adwajzorów, doradców. Mamy tutaj ludzi m.in. z Gogla, mamy ludzi, którzy pracują dla NBA. Ewidentnie tutaj też widać, że Chili stara się powoli wchodzić na rynek amerykański właśnie za pomocą NBA. Mamy ludzi z Playtecha, ludzi, którzy są koderami, także zajmują się blockchainem. A więc w przypadku adwajzorów nie mam tutaj do czego się przyczepić. Podczas szukania informacji o samym CEO, natknąłem się na pewną sprawę, o której powinniście wiedzieć. W roku 2016 Aleksander Dreyfus od trzech pokerzystów pożyczył 30 tysięcy dolarów, które miał im natychmiast oddać w postaci euro. Jak się później okazało, Aleksander Dreyfus nie oddał tych 30 tysięcy dolarów przez blisko 3 miesiące. Jak twierdził Dreyfus, pieniądze z jego konta zostały automatycznie ściągnięte na rzecz jakiegoś projektu i musiał on czekać, aż inny projekt zapłaci mu pieniądze, by mógł, by mógł oddać te 30 tysięcy dolarów, które pożyczył. Sami pokerzyści zorientowali się o braku, o tym, że brakuje im 30 tysięcy dolarów, dopiero po paru tygodniach, gdy sprawdzali stan swojego konta, no i oczywiście napisali do Dreyfusa z pytaniem, gdzie są te pieniądze. Dreyfus wszystko wytłumaczył, dlaczego tych pieniędzy nie przesłał i obiecał, że prześle te pieniądze w ciągu następnych paru dni, co zresztą uczynił. Mało tego, oddał te pieniądze z 5% bonusem, czyli oprócz tych 30 Tysięcy dolarów przesłał dodatkowe 5%, no ale ci pokażeści na wszelki wypadek wszystko to opisali. Tak by inne osoby nie cierpiały, te osoby, które akurat potrzebują pieniędzy i które by liczyły, że faktycznie Dreyfus te pieniądze im odda. O całej tej sprawie możecie przeczytać na stronach pokerowych, ale najwięcej informacji znajdziecie na tym forum, gdzie sami poszkodowani wszystko opisali. Co ciekawe, opisali oni tą sytuację z, z tymi 30 tysiącami dolarów dopiero, gdy Dreyfus oddał im pieniądze. Więc to nie jest sytuacja, w której oni opisali. To, że Dreyfus wisi im pieniądze, jest im winien pieniądze, i dopiero on wystraszył się i oddał te pieniądze, tylko najpierw oddał im pieniądze jeszcze z pięcioprocentowym bonusem, a dopiero potem ta cała sytuacja została opisana. No na pewno jest to nieciekawa sytuacja. Sam Dreyfus e, odpisał na tym forum, wyjaśnił tą sytuację i stwierdził, że wstydzi się tego, że tak wyszło, no ale po prostu został zblokowany i tak czasami wygląda życie przedsiębiorcy. Niektórzy z powodu tej sytuacji zaczęli nazywać Dreyfusa skamerem. Moim zdaniem, gdyby był skamerem, to po pierwsze pożyczyłby więcej pieniędzy, a po drugie, ich nigdy nie oddał. No tutaj oddał te pieniądze, więc nie można tutaj mówić o jakimś skamie. Aczkolwiek, no uważam, że powinniście o tym wiedzieć, że taka sytuacja miała miejsce, że nie oddał on kiedyś komuś pieniędzy na czas. No, i sami powinniście zadecydować, czy jest to osoba godna zaufania, czy też nie, czy taka rzecz może się zdarzyć, czy też jest to niedopuszczalne. Jeżeli chodzi o konkurencję tego projektu, no to mamy projekt Engine. Aczkolwiek ten projekt zajmuje się typowo e-gamingiem. Nie ma nic wspólnego z normalnym sportem, a nawet w dziedzinie e-gamingu działa w zupełnie innych, jakby kategoriach. Do tego mamy projekt Azura Coin który jest zbudowany na NEO, jest to platforma e-sportowa zbudowana na NEO, ale jak możecie zobaczyć, jest to projekt z 1773 miejsca według market capu, a dodatkowo zajmuje się typowo e-gamingiem, także ten projekt nie zajmuje się normalnym sportem. A moim zdaniem największy potencjał w Chilis jest właśnie e, dzięki temu normalnemu sportowi, dzięki piłce nożnej, dzięki koszykówce, dzięki tym milionom, milionom fanów, którzy będą chcieli prawdopodobnie jakoś tam wspierać swoje drużyny właśnie za pomocą fantokenów. Patrząc natomiast na nadchodzące wydarzenia, w tej chwili będzie się bardzo dużo dziać w projekcie Chilis i tak naprawdę projekt startuje, a sam token zacznie mieć użyteczność. Na dniach ma ruszyć Token Hunt, o którym zresztą Wam mówiłem. Następnie możliwość kupowania Chilis za pieniądze, za pieniądze fiducjarne. Następnie FTO Juventusu, do którego potrzebne będzie Chilis, by przystąpić do takiego FTO, będzie trzeba zakupić właśnie Chilis, a po FTO Chilis. Ruszą pozostałe FTO, a za nimi Marketplace. Tak naprawdę, od teraz projekt rusza, i część inwestorów, która uzna ten projekt za ciekawy, ma okazję być na początku rozwoju przed milionami fanów sportów i esportów. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film, że ten research Wam się podobał, przydał, zaoszczędził mnóstwo czasu. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i najważniejsze, napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o tym projekcie. Czy jest warty uwagi, czy też nie. Dzięki za wysłuchanie. Cześć.